8 sierpnia, w czwartek. Witam Was, drodzy, pozdrawiam i bardzo serdecznie zapraszam do tego, by wysłuchać słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 39 rozdziale, w 23 wersecie, te znajdujemy słowa. Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Zaś drugi fragment, wyjęty z listu apostoła Pawła do Galacjan, gdzie w 5 rozdziale, w 22 oraz 23 wersecie, tak czytamy. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Drodzy, bardzo piękne słowa na dziś, słowa, które przypominają nam o Bożym obdarowaniu, o Bożych darach, o Bożym błogosławieństwie i Bożej obecności w naszym życiu. Ale ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te teksty przez perspektywę historii, która jest zawarta w 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, historii Józefa. Bo wtedy, kiedy czytamy te słowa bardzo piękne, Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił, Józef jest w więzieniu. Tak, drodzy, nie przesłyszeliście się. Józef jest w więzieniu nie dlatego, że popełnił jakąś zbrodnię czy dokonał jakiegoś zła, ale dlatego, że sam doświadczył zła ze strony drugiego człowieka. Jest w tym więzieniu dlatego, że został fałszywie oskarżony przez żonę Potyfara. Dlaczego tak się stało? Skąd Józef wziął się w domu Potyfara? No stąd, że został sprzedany do tego domu jako niewolnik przez handlarzy niewolników. Skąd u handlarzy niewolników Józef? No stąd, że bracia go sprzedali, a bracia go sprzedali, próbując go wcześniej zabić. Drodzy, można powiedzieć, straszna historia i taka rzeczywiście jest. Historia, która pokazuje, jak wiele zła Józef doświadczył ze strony innych ludzi, często niestety ze strony najbliższych, a czytamy, że Bóg mu błogosławił. Dlatego, że bez względu, gdzie jesteśmy, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, bez względu na to, czy doświadczamy zła ze strony świata, ze strony innych ludzi, ze strony najbliższych, Bóg ciągle jest obok nas i chce nam błogosławić. Chce sprawić, że miejsce, w którym jesteśmy, zawsze może stać się miejscem, z którego możemy na nowo rozpoczynać naszą drogę, albo miejscem, z którego możemy znajdować wyjście do tego, by znów kroczyć drogą błogosławieństwa, drogą Jezusa Chrystusa. Dlatego, drodzy, historia Józefa, wiele innych historii biblijnych, a przede wszystkim historia Jezusa Chrystusa pokazuje, że nie można postawić takiego prostego znaku równości, że wtedy, kiedy Bóg błogosławi, wtedy wszystko w życiu się układa. Że wtedy, kiedy w życiu wszystko jest dobre, niczego nam nie brakuje, to znaczy, że Bóg nam błogosławi, a wtedy, kiedy doświadczamy cierpienia, chorób i innych niedogodności, to znaczy, że Boga z nami nie ma albo Bóg nas opuścił. Nie, drodzy. Te wszystkie historie świadczą tylko o tym, że żyjemy w świecie, który jest grzeszny. Grzech też jest w nas i w innych ludziach. I często, tak jak Józef, przychodzi nam doświadczać wielu trudności, często niestety przychodzi nam zmagać się ze złem, które w nasze życie wnoszą inni ludzie. Ale ta historia uczy nas tego, że Bóg zawsze chce nam błogosławić i sprawiać, że wszystko to, co robimy, będzie mogło się powieść, dlatego że On jest z nami i chce z każdego miejsca prowadzić nas drogą, która jest drogą życia, drogą naśladowania Jezusa Chrystusa. A ja życzę sobie i Wam tego, aby jak najmniej było tego zła doświadczonego w naszym życiu ze strony innych, i abyśmy jak najwięcej każdego dnia mogli doświadczać dowodów Bożej łaski, Bożej miłości, dowodów działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.